Dziękuję, pani marszałek. Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko na temat informacji o realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich w 2011. Otóż, Wysoka Izbo, wydawałoby się, że sprawozdanie jak sprawozdanie z realizacji planu, z wykonania planu. Zgoda. Są podane kwoty w załączniku. Ja mam wersję papierową. Jest czytelne, bo na tabletach faktycznie nie wszystko jest widoczne. Natomiast, pani minister, z tego sprawozdania odnoszę wrażenie, że jest to skalkowane kolejne sprawozdanie. Ja uważam, że sprawozdanie jednak powinno zawierać więcej elementów. Otóż na jakiej podstawie wybrano te, a nie inne odcinki? Dlaczego na tych odcinkach są ostrogi, a nie inne umocnienia? Tego brakuje w tym sprawozdaniu. Ja wiem, że jest plan, ale plan został przyjęty, a sytuacja jest dynamiczna i się zmienia. Brakuje też odniesień, o czym była wcześniej mowa, odniesień ekologicznych. Jak to wpływa na florę i faunę Bałtyku? Rodzi się wiele pytań. Oczywiście wszyscy umacniają brzegi morskie, tylko umacniają w różny sposób. To jest tak jak z rzekami. My kiedyś betonowaliśmy, wałowaliśmy. Na zachodzie robi się to inaczej. Ja oczekiwałbym takiego odniesienia, jak inne kraje wykonują te prace. W związku z tym my nie będziemy głosować przeciwko, ale wstrzymamy się od głosu nad omawianym projektem ustawy. Dziękuję.